26 rano. Dworzec kolejowy w Sędzisławie. Tutaj. Ja czekam w samochodzie. Jest 4:03. Dzisiaj akurat lecę. Dostałam film jakiś czas temu i teraz jadę to zrealizować. Ale powiem wam, to wcale nie było takie proste, żeby to wszystko załatwić podczas koronawirus, latając poza kraju. Wszystko wam opowiem. Zaraz biegam do mojego pociągu, bo będzie za 5 minut i pogadamy. Wyście wyszli teraz. Nic nie słyszę. Jestem w lotnisku, zapomniałam ten cały proces, że muszę wszystko wyciągnąć, więc to robię. I okej, mam swoje boarding pass i jedziemy. Okej, już gotowi i idziemy do naszej gate. Jestem po hair makeup w łazience. Zmieniałam spodnie, bo już jest ciepło tutaj w lotnisku. I usiądziemy, pogadamy. Okej, kochani. Okej, oficjalnie. Jeszcze raz. Cześć. Therapeutic mamy tutaj. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć, co ja robię, gdzie jadę, dlaczego jadę i co, ile rzeczy musiało wydarzyć, że mogłabym być tutaj w lotnisku, jadąc do Belarus. I po polsku chyba Białorus, Belarus, nie wiem. jadę do Mińsk i tam będę kręcić film. I ten film się nazywa Isolation. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć o tym. Muszę czytać moje umowy, bo może nie mogę powiedzieć, ale powiedziałam. ja dostałam ten film kilka miesięcy temu i to było dosyć ryzykowne, czy ja będę tam lecieć. Mój agent, ona wierzyła w to, że damy rady. Po ich stronie producent wierzyli, że to się wydarzy, że damy radę, ale powiem wam, że to było naprawdę takie wyzwanie. Mój agent jest wielka za to, że to wszystko zorganizowała, bo to nie było łatwe. Ja mam tutaj, zaraz wam pokażę, ile papiery musiałam drukować i mieć. Dwie umowy z 15 stron. Zobacz, ile są drukowane papiery. Jeden z ambasady Belarus, jeden z amerykański, jeden z polski. Wszystko jest napisane po rosyjsku, po angielsku. I no, to jest grubo. Żebym nie musiała siedzieć w kwarantannie, to musieliśmy kombinować. Żebym nie potrzebowała wizy, musieliśmy kombinować. Bo teraz, żeby dostać te wszystkie rzeczy, to jest bardzo trudne. Wdzięczna. It seems that fear has become more contagious than the virus itself. That's a line from my film. Czytam scenariusz. I ten scenariusz jest właśnie o tym, co się dzieje teraz. To jest bardzo na czas. I dlatego oni się spieszą wszystkiego, bo to jest bardzo na czas teraz. I oni chcą
że to idzie, kiedy jest ten cały koronawirus i ten cały szok, co się dzieje. Ludzie są tak wystraszeni, że ich strach zaczynają rządzić ich życia. Ten film to będzie hicior, ja wam powiem, kiedy będzie puszczony. Kapitan, w dzisiejszym rejsie jest Maciej Kubicki, który poinformował nas, że nasz lot potrwa 40 minut. Mam kolejny stamp w paszporcie i jedziemy. Hej. Cześć. A jest Ilia z tobą? Dobrze. Wszystko gładkie na razie. No, dobrze. Na razie jestem w lotnisku. W lotnisku w Warszawie. Tak, pociągiem jechałam i super. Samochód stoi w Sędziszławie, jak będziesz chciał. I welcome to Minsk. Okay, we're here. I was really afraid that what? I would miss you because really? your plane arrived. Yeah. A bit earlier. Okay, yeah. I would have just waited for you. Yeah? Okay. I'm here and you had a sign waiting for me, więc łatwo było znaleźć. Jedziemy teraz do spotkania z reżyserem. Okay, już jestem po pierwszej spotkaniu z reżyserem. Ubrałam się, spróbowałam swój kostium na jutro. I cała ekipa mówi po rosyjsku. I po angielsku, a niektórzy tylko po rosyjsku, ale tak troszeczkę się dogadamy, bo białorusku jest blisko do Polski, więc jest ok. Jutro zaczynamy o 6:30 i wieczorem pogadamy w hotelu. Zaraz wracam do was. Mój szofer, piękne. So, dear Davina Marie Chiara, thank you. Oh, yes, Vanna. Woo! Kąpiemy się, Davina Reeves Chiara. Kochani, ja mam tyle do powiedzenia. Tyle rzeczy, które chcę z wami dyskutować. I... Ale najpierw siku. Może najpierw się kąpię. Ja nawet widziałam, że tutaj jest jakiś spa. I ja nie wiem, czy bym poszła na masaż czy coś. To jest szaleństwo, ale mam trochę czasu dzisiaj. Nie wiem, czy jutro będę cały dzień nagrywać, więc dzisiaj skorzystuję. Że ja nic nie muszę robić. Nic. Ja mam książkę do pisania, mam kurs do kończenia,
Mam tekstu na uczenie się, mam vlogi do robienia i ja już się poddaję, już oddaję do siły wyższej niż ja i robię po kolei, pomału to, co ma być robione, a nie to, nie na siłę, nie to, co muszę, bo inaczej ludzie czekają na vlogi. Nie. Spokojnie. Lepiej, że ten vlog daje całkowicie każdy kawałek, kim ja jestem, niż na szybko, dając tylko stres i przekazując dalej tym samym muszę, tym samym powinnam. Chyba chcemy już wychodzić z tego, co? Więc nic nie muszę, nic nie powinnam. Zrobię jedną rzecz i to pokazuje, co następna rzecz będzie. Na razie, siku. Cudowny widok. O, Olympic Park tutaj. O, wow, tam jest... No nie, tam jest chyba trening na olimpiadę obok. Boże, jaki zaszczyt, się tutaj śpię. O, ale gorące. Zaczęliśmy morsować i wszystko jest zimno. W domu jest zimno, wszystko jest zimno i teraz taki gorący kąpiel jest. Cudowne. Cieszę się. Okej, ja się kąpię. Będę czytać książkę. The Biology of Beliefs, Bruce Lipton, is blowing my mind. To zmienia moje komórki. Zmienia moje myśli na komórkowy poziomie. To jest bardzo mocne. To, co myślimy, tworzymy naszą rzeczywistość przez ten pryzmat, to, co wierzymy, nasze wiary, różne przekonanie, różne. Poczytam, się kąpię i wszystko opowiem, co ja się dowiedziałam ostatnie kilka tygodni na medytacji. I szykuję się, żeby przyjechać tutaj do Mińsku. Gotowe? Zaraz zaczynamy. Okej. Jestem wreszcie. I... się bliżej. I ja się bałam. Rzeczywiście, ja się bałam. Miałam lęk, strach. Ja nie wiedziałam, jak lęk i strach wygląda u mnie, bo mi się wydawało, że ja tego nie mam, że ja nie mam strach, nie mam lęk. Bo pracuję bardzo intensywnie, długo, dawno, żeby pozbyć tego lęku, ten strach. Nie lubiłam zimnej wody, nie lubiłam jezioro pływać, nie lubiłam trzymać oddech długo, jakbym się dusiła. Nie lubiłam być sama z dziećmi, nie lubiłam jak ktoś mnie ocenia. Dużo rzeczy, które nie lubiłam, powodowało we mnie strach od ocena. I ja po kolei to wszystko zrobiłam. Tworzyłam kanał na YouTubie, żeby ludzie mogli mnie oceniać i widzę, że przeżyję to i nawet kwitnie, jest mi dobrze. Morsuję, spędzę dużo czasu sama z dziećmi i się czuję bardziej pewna siebie, bo dokonałam ten strach. Przyjeżdżając tutaj do Belarus, ja słyszałam, że tutaj są protesty, tutaj jest niebezpieczne. No, po co tam jedziesz? Miałam taki myśl, i nawet powiedział mój agent tego, miałam taki myśl, że oni, to jest ten sam oni, kto to jest oni, okej, ci producenci,
z tego filmu. Może oni są jakiś ludzie, którzy po angielsku kidnap, czyli złapają kobiety albo dzieci i sprzedają im. Może oni, wiesz, po prostu kupili mi bilet i będą mi sprzedać tam gdzieś w Rosji. Bo było taki bardzo niejasne, jaki to jest produkcji, kilka rzeczy. I myślę sobie, kurczę, może ktoś chce mi coś robić? Czarne myśli przyszły do mnie w jeden moment. I oddycham, mówię, nie, Dawiny, nie poddaj się. Czujesz w środku, że masz to zrobić, to rób to. Czasami nasze tutaj, nasz umysł, nasze ego chce, że jesteśmy bezpieczni, więc tworzy taki obrazy, żebyśmy wycofnęli z coś, które jest niepewne, ten niewiadomo, ten niewygodny sytuacji. I robiłam swój test koronawirus i kolejna rzecz, o, idę w systemu medyczny, muszę robić ten test, później byłam wściekła, że to kosztuje 500 zł, zmuszają mnie, że muszę iść do systemu i muszę zapłacić 500 zł, to jest niesprawiedliwe. Dużo rzeczy powodowało to we mnie, że to jest niesprawiedliwe, że to. I po kolei cała ta droga do Mlińsku, do tego filmu, ja wyczyściłam. Wyczyściłam to uczucie niesprawiedliwość, bo powiedziałam, Dawina, nie musisz. Możesz siedzieć na dupie w domu. Wcale nie musisz. A później ten głos w głowie, no ale dokładnie oni to robią, chcą, że ja po prostu siedzę w domu i nic nie robię, całe gospodarstwo spada i później oni kontrolują nas, chcą, że nie mamy nasze marzenie, wiesz, ten całe kółko czarne myśli, które krążą teraz wszechświat. I powiedziałam, Dawina, oddychaj. Więc ta kobieta w tym filmie, który ja jestem jej psycholog, ona ma bardzo głęboki strach ciemność. Ona się boi ciemności, bo jej ojciec jej zamknął w ciemności. I ona ma bardzo głęboki traumę. I przez tą traumę ona tworzy na świat teraźniejszy ten samym jakby traumę, ten samym strach, lęk i tworzy podobne sytuacje, przyciągnie do siebie podobne sytuacje, to co było w jej przeszłości. I to jest to, co robimy. I to jest właśnie to, co robimy. Jeden tekst, który ja mówię, bo jestem psychologiem, ja mówię: The solution to all of your problems is on the other side of your fears. Odpowiedź do wszystkich twoich problemy są po drugiej stronie twoje obawy, twoje lęk. I później mówię: czasami to, co myślimy, że jest nasze salvation, czyli uratowanie, jest jednak nasze damnation, czyli umieranie. I bardzo często nasz strach jest tylko iluzja. To jest tylko iluzja. To nie istnieje, nasz strach. Ale takie iluzje, które mamy w głowie i mamy w naszym przekonaniu w sobie, to przez nasz filtr tworzymy iluzję na zewnątrz, która nie istnieje. Nie istnieje. Więc ta kobieta w tym filmie, który ja jestem jej psycholog, ona ma bardzo głęboki strach ciemność. Ona się boi ciemności, bo jej ojciec jej zamknął w ciemności. I ona ma bardzo głęboki traumę. I przez tą traumę ona tworzy nasz świat teraźniejszy, ten samym jakby traumę, ten samym strach, lęk i tworzy podobne sytuacje, przyciągnie do siebie podobne sytuacje, to co było w jej przeszłości. I to jest to, co robimy. I to jest właśnie to, co robimy. I ten film jest doskonale na czas, jest po prostu doskonale na czas i ja rozumiem i dopiero dzisiaj czytałam ten scenariusz, nie wcześniej. I doskonale rozumiem, dlaczego ja jestem część tego filmu, bo doskonale wszystko, co wychodzi z mojego ustu, ja mówiłam to 10 razy na Therapeutic Mama. I on to czuł, ten reżyser, nawet nie mówi po polsku, oglądał ten vlog, czuł moje wibracje i mnie przyciągnął do tego projektu. I tak to się dzieje.
Ja na razie obserwuję, bo ja nie do końca rozumiem ten cały. Ja dopiero jestem dzieckiem w tym wszechświatowym działaniu, ale zaczynam się obudzić i to jest bardzo przyjemne, ten obudzenie, kiedy jestem na każdy krok, jestem z życiem. Ale jak jestem jeden krok do tyłu i zaczynam wchodzić w ofiarę, zaczynam być zła. Teraz miałam okazję, bo ona mi mówiła, że będzie śniadanie na planie o 12. Ja myślę sobie, kobieto, śniadanie na planie to nie jest o 12. Śniadanie jest o 9, 10. No, ja nie jestem ofiarą. No, ja jestem odpowiedzialny za swój własny świat, wszechświat tutaj. Ja mam pieniądze, ja mogę iść na dole i kupić swoje własne śniadanie, jeżeli ja chcę, o 10. Żaden problem. Ja rządzę, ja jestem odpowiedzialna za ten mój wszechświat. I o to mi chodzi z tym antysystemowym. Ja nie chcę, że ktoś jest odpowiedzialny za moje szczęście, za moje tutaj, mój wszechświat, że system produkcji decyduje się, że mamy śniadanie o 12, więc ja mam głodować, mimo to, że ja lubię się około 10, 11. Nie, to tak nie musi być. I tak dla Ciebie też nie musi być. Ktoś może Ci coś mówić, sugerować, ale to jest Twoje życie i Ty to żyj na 100%, idąc co chwilę, małe kroki do góry, co moment. I nadążaj za życiem, bo to jest wiele przyjemniejsze. Moment, który jesteś jeden krok do tyłu, to wpadniesz w takie pułapki, ofiarą kat, agresywność, nieprzyjemność, ja jestem lepszy, on jest lepszy. Jesteś jeden krok do tyłu, otwieraj oczy i żyj w tym momencie. I połączymy siłę, po co? Przeciwko komuś. Kocham Was bardzo, Terapiów Mama tutaj. Dzięki, że byliście ze mną w Mińsku i będziemy działać. Mamy kilka spotkań i po spotkaniu będziemy mieć kolejny film o tym, co robimy dalej, działając razem jako społeczeństwo Terapiów Mama i jako społeczeństwo wszechświat, bo jesteśmy wszyscy razem. Pa! Dobranoc.